To sytuację można oceniać dwojako. Na pewno zaczął nam się spory kryzys, począwszy od drugiej połowy tego roku. Bezsprzecznie spadają nam ceny na produkty mleczarskie. Wynika to przede wszystkim z embarga, ale również z zahamowania popytu chociażby na produkty mleczarskie ze strony Azji. Tu myślę głównie o Chinach. Zdecydowanie mniej kupują mleka w proszku, ale również i serwatki, mniej artykułów przetworzonych, ale mam nadzieję, że to wróci do normy i że czwarty kwartał ta sprzedaż powinna być w miarę relatywnie podobna do roku ubiegłego. Oczywiście oprócz rynku Federacji Rosyjskiej, bo tego nie da się nadrobić. Oczywiście wynikiem tej sytuacji, jaka jest, jest bezsprzecznie wynik dla rolników. Ja podkreślę, że ceny skupu mleka spadają od początku roku. Mimo że ten kryzys zaczął się w drugiej połowie roku, to jednak już zdecydowanie było gorzej pod względem ekonomicznym. I dzisiaj ta cena oceniana przez GUS wynosi około złoty 28 zł, kiedy jeszcze w styczniu była ponad złoty 54 zł. Te ceny prawdopodobnie będą jednak spadać do grudnia. Należy mieć tylko nadzieję, że może przeciętna wypłacona w tym roku może być zbliżona do roku ubiegłego. Ja przypomnę, że to było około złoty 36 zł, ale chyba będzie trudno. Jeśli faktycznie nie będzie zdecydowanej poprawy, zwłaszcza w eksporcie, to będzie nam trudno uzyskać to cenę zapłaty dla rolników, czyli to, co dla nich jest najważniejsze. Inną niezwykle ważną sprawą, a to wręcz można powiedzieć ogromnym problemem, jest jednak kwestia tego, czy polscy rolnicy zapłacą kary, czy nie. Wydaje się, że rok, który minął, 2013-2014, jest nie do uratowania, ale ja bym broni nie składał. W każdym bądź razie trzeba podkreślić jasno, że Ministerstwo Rolnictwa, sam minister Sawicki i wcześniej minister Kalemba robili wszystko, żeby przekonać co niektórych Komisji Europejskiej w Unii, żeby jednak odstąpić od płacenia kar ze względu chociażby tego, że kończy się kwotowanie za pół roku i to nie ma, mówiąc najogólniej, logicznego sensu, że kończy się kwotowanie, a my pozostawiamy rolników z ogromnym długiem wynikającym z zapłacenia kar. Ten rok jest już bardzo poważny, bo ta kara wynika z tego, że będzie około 30 groszy, że polscy rolnicy zapłacą około 200 milionów złotych, ale rok, który się zaczął, który w tej chwili jesteśmy, czyli skończy się 31 marca roku 2015, no to wyraźnie już jest to nie do przyjęcia. Prawdopodobnie, jeśli dynamika w skupie się utrzyma, pewnie tak, to jest około 8%, taki poziom przekroczenia może być kwoty, a nawet wyższy, to możemy zapłacić, nie my, polscy rolnicy mogą zapłacić nawet ponad złotówkę. To są ogromne kwoty. Proszę sobie wyobrazić, że to dotyczy grupy niemałej, bo około 57 tysięcy rolników tych, którzy najwięcej zainwestowali, a inwestując w produkcję mleka, oczywiście nie sposób było nie brać kredytów. Te kredyty są ogromne. Ja rozmawiam z rolnikami, dzwonią i myślę, że byłoby fatalną rzeczą na koniec kwotowania, żebyśmy im zafundowali jeszcze do tego tak ogromne kary przy spadających cenach skupu mleka, a jednocześnie przy obowiązku spłaty kredytów, bo nie wierzę w serce banków, bo w takie rzeczy ja nie wierzę, że na przykład umorzą te kredyty, bo to jest raczej nierealne. Czyli to w prostej linii, w prostej drodze może prowadzić do bankructwa wielu gospodarstw. Do tego nie możemy dopuścić, dlatego wydaje mi się, że wszystkie siły i polityczne muszą tu się zjednoczyć.
Myślę, że i pani premier powinna włączyć się w to i wesprzeć polskiego ministra rolnictwa na szczeblu Komisji Europejskiej. Mamy naszego człowieka, pan premier przecież Tusk jest przewodniczącym Rady, że te atuty trzeba wszystkie wykorzystać, żeby jednak nie dopuścić, bo możemy doprowadzić do nieodwracalnych zmian w produkcji mleka, czyli do upadku wielu, wielu gospodarstw. Trzeba wszystko robić, żeby do tego nie dopuścić. Oczywiście są różne metody. Można te środki ewentualnie przeznaczyć chociażby na promocję mleka, chociażby na inwestycje w gospodarstwach, ci, którzy zainwestują, ale na pewno nie można dopuścić do tego, żeby rolnicy zbankrutowali z wyniku rozwijania swojej produkcji i ciężkiej pracy. Jest jeszcze jeden element. Ja wystąpiłem do ministra rolnictwa, pana Marka Sawickiego, o to, żeby ten 1%, ponieważ Polska w wyniku nadpłaty, w wyniku nadprodukcji i opłat rolników musi przekazać 99% środków na Europejski Fundusz Gwarancji Rolniczej, a 1% zostaje w kraju. Za ten rok, który się skończył, to będzie około 2 milionów złotych. No niecałe 1 940 000 złotych, żeby jednak te środki były przeznaczone tylko na branżę mleczarską, nie wspomagały budżetu krajowego, a konkretnie, żeby były przeznaczone na promocję spożycia mleka i artykułów mleczarskich, ale tylko na rynku wewnętrznym, ponieważ rynek wewnętrzny najbardziej reaguje i możemy przez to uzyskać przyrost spożycia, a tym samym pomóc przetwórstwu i pomóc polskim rolnikom.